Witam Tobie, ja jestem Zanek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram Kragiem. Krag jest trochę zmieniony, bo dodałem do niego Zefirię, tak jak to było w ostatnim odcinku, także chcę jeszcze coś tym deckiem pograć, zanim przepadnie i nie będzie można nim grać po wyjściu Base Set 2. Deck się praktycznie nic nie zmienił, oprócz tego, że jest dodana tutaj Zefiria, więc jak ktoś chce się przyjrzeć, to proszę sobie spauzować film. Tak wygląda ją stwory, tak wyglądają mu te szczęścia. 4 razy ołtarz ofiarny i 2 razy popłoch. Całkiem nieźle się tym deckiem gra, tylko trzeba mieć trochę szczęście w rozdaniu. W pierwszej po prostu. Pierwsze rozdanie jest najważniejsze. Jak się ma kiepskie, to jest praktycznie po zawodach, po grze. O, na przykład coś takiego. No to jest takie raczej średnie. Przydałoby się raczej asasyna, chociaż ważka i to. Można ryzykować to wywalić, albo to kurczę wziąć. No ja to wezmę w sumie. Zagram tego, tego i tego. Czy też tą. A ziomek jeszcze nic nie zagrał. No to dobra, miodzio. Niech będzie to. Bang. 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 I następna tura. No nie najgorsze rozdanie, chociaż wolałbym oczywiście dwa asasyny zagrać i na przykład, nie wiem, cztery ważki. Jakby była taka możliwość. Najlepsza opcja po prostu. Teraz tak, za 3. Czy grać asasyna, czy grać to? A może słonia? Też niezłe pytanie. Piącha i powiedzmy, że zagram sobie słonia? Nie, zagram asasyna chyba. A może nie? Miał 4 surowce. Zagram słonia, dobra. To i to. Bang. Bang. Następna tura. W następnej turze zagram sobie, użyję umiejętności i zagram. To za 2 i kurczę, do ziomka za 1 to będzie 4 kosztować razem, więc będzie nieźle. Cwaniaczek. W takim razie chyba odpalę to. Bang, 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 bang. Teraz to, jeszcze jeden asasyn. No, no takie rozdania są fajne, no. Czy on ci tutaj czai na jakieś fireballa? W sumie to już może być po zawodach, jak będzie tydzień najemników, ale nie ma. Chciałem jakieś paosa. Gdyby tydzień najemników, to byłoby po zawodach. Ale nie ma. Co zrobić? Dobra, to zagramy koksa i tyle. Żeby to wszystko zablokować. Pytanie, czy on ma fireballa. Pewnie ma. Tylko gdzie go zagra? No, tutaj, tyle. No i jest SKG i tak. Bang, bang, adios. No i takie rozdania to ja lubię, no to jest konkretne rozdanie, Chryst. Tak można kragiem sobie farmić golda z takim fartem, z takim rozdaniem, no fartem, no. No nie no, szczęście trzeba mieć przy rozdaniu, ale później coś trzeba jeszcze zagrać tym kragiem. Arianna, no jak będą trzęsienia heroi insektów, to może być problem. Zaryzykuję i wymienię, o Boże. Chyba jeszcze większy krab, chociaż nie, drugi sęp. Ale jedna jednostka na dzień dobry u Kraga to jest jakaś po prostu bieda. Pytanie co to za deck, może jakaś mumia. Oh my god, po prostu WTF. Mumia? Are you serious? Dobra. Niech będzie to. Pacnę go tym. Piącha i następna tura. No, szybkie to rozdanie nie jest raczej. Czy ta w sumie ręka? Przydałyby się asasyny i ważki. A tu ani tego, ani tego. Boże, teraz gość będzie rozkminiał 3 lata. Ruin insektów czy nie? W sumie jakby zaatakował tymi ruin insektów, to byłby po zawodach, wszystko by zabił. A raczej nie użyję roi insektów, bo to dotrzcią piąchę. Więc. No dobra, ziomek atakuj tą swoją mumią. Albo nie. Bo ja to usnę za moment. Jesus Christ, Jezus Maria. Jest, znalazł przycisk końca tury. To jest tu zajebiście.
Co? Co teraz? Co? I co? I pytanie, czy maruj insektów? Jak maruj insektów, to moje harpy przeżyją. Ale sępy nie. Fajny jest art tego sępa. Podoba mi się ten, kurczę, jakiś taki dym wokół niego. Fajnie to wygląda. Fajne połączenie takiej czerni z tym, kurczę, fioletem. To jest fiolet. Fajnie to wygląda. Zajebisty narciur tego sępa. Wstrętny, przybrzydły. I w ogóle. A harpia? Nie, harpia tak sobie wygląda, to... Takie niektóre te obrazki takie niespójne mi się wydają troszeczkę. Ta harpia wygląda jakby trochę z innej gry. To jest jakiś trochę inny styl malowania, czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie znam się na grafice, czy też na... czymś w tym stylu, ale to wygląda tak, by było troszkę inne. Tutaj ten art i art tego sępa trochę inaczej wygląda, tak mi się wydaje. Trochę jakimś innym stylem to było malowane. Dobra, mniejsza z tym, co ja mogę tu zrobić. Mogę tak to pacnąć, mogę Paosa użyć, zabić ten krab i zagrać sobie jeszcze asasyna, powiedzmy. Albo nie, asasyna i to mogę zagrać. Znaczy Paosa i to. Dobra, to. To. Żegnaj, pająku. No i jest następna tura. Ciekawe, czy on tych pająków jeszcze dużo tam za nadrzu ma. O, tak jak ten morski elf łucznik, to jest tak mniej więcej ten sam styl, kurczę, artu, co ten, co harpia. Tak mi się wydaje. Takie zbliżone są chyba do siebie. A ten sępior trochę tak inaczej wygląda. Ale fajnie. Że szczerze mówiąc, podoba mi się bardziej ten styl tego sępa niż tych, kurczę, harpi. To jest takie jakieś takie bardziej bajkowe. A ten wygląda tak trochę bardziej rzeczywiście. Czy coś w tym stylu. Realnie. Po prostu jakby sęp z dwoma głowami. O ile może być realny, no ale dobra. Co? Co to się zajmuje? Ło, grubo! Jesus Christ. Osobiskiem zabił mojego mega sępa. No dobra. Co teraz? Zagrać tydzień najemników? No, zagram tydzień najemników. Zbędę się tej mumii. 7 damagu. Mistrzostwo świata, w sumie GG. Z Paosem. No i to na tyle. Piąta tura. Żadnych rojów, insektów nie było. Trzęsienie ziemi do niczego by się nie przydały. No nic, można zagrać kolejną grę. Jezu, ile ja zarobiłem w tą grę? Jeden punkt? Czy dwa punkty? Nie wiem. Jezus, znowu jakieś dziwne rozdanie. Jest Zephyria, ale czy ona mi do czegoś się przyda? W sumie z tą ziomalką to ta Zephyria może być tylko... problemem. Jest, są ważki. Jest, grubo, dobra. Będzie rush, będzie rush. Bang, bang, bang i następna tura. Szkoda, że nie asasyn, no ale cóż. Wszystkiego mieć pewnie nie można. Tutaj, tutaj, nie tutaj, po co tutaj? Ziom, daj spokój. Miodziu, asasyn i kurczę blady sempior. Jaka faza. Halo, faza tu baza po prostu, yo, yo. Dobra, następna tura. No i tak, tydzień najemników. To byłoby dobre, w sumie chyba. Zobaczę, co on zagra. Grubo faszkę nim blokuje. No nieźle. Rakszasy cwaniaczek zagrał. Czy ja chcę zagrać to? Stracę 3, to będzie ile? 5... 8... 8, dobrze liczę? 5, 8... 10 damage w tej turze. To grubo. To grubo. Dobra, to chyba zagram sobie to. Jest. Spieniem 10, no. Miał. Miodzio. Podsnijmy tego zioma. Piącha trzecia i następna tura. No i tak, nawet nie ma magii wylewelowanej, żeby cokolwiek mi zrobić. Nie użyję żadnego, kurczę, pożeracza dusz, ani nic w tym stylu, nawet... Nie no, pieczęć śmierci może zagrać, ale co on może zrobić z pieczęcią śmierci? Zabić ważkę? Albo rzucić na asasyna i nawet go nie zabije.
Nawet nie leveluje magii. Miodzio. Po prostu miodzio. O, hasafach. Teraz osłabi Waszkę. Nie, no myślałem, że Waszkę osłabi. Jeszcze jak ją zagrał, zamiast zagrać go tutaj i bombardować te wszystkie trzy stwory tym, kurczę, wybuchem miejscowym, to nie wiem, co tworzy, na to już jego sprawa. Dobra. To teraz tak. To jest GG. To zabije. To przestawię, to jest 5 damage'u. No prawie GG. Chociaż nie, no 5 z Paosem to jest GG. Tak mi się wydaje, ale zaraz, to najpierw muszę chyba Paoska zagrać. Drutu. Srutu tutu, kłębek drutu. A, i po zawodach. Plus 10 elo, no miodziu. Kurczę, bo zacznę farmić elo w kragiem. Nie chcę nawet myśleć o tym elo, Chryste. Ostatnio miałem 1495 elo, przegrałem i po prostu myślałem, że mnie krew zaleje. Powiedziałem sobie, że już więcej nie będę się mordował z tym elo, bo mam to gdzieś. Dobra. Kiepskie rozdanie. A z tą ziomalką może być problem. Jak tu nie ma raszu, to tu może być gruby problem. Zależy jeszcze, jak gościu będzie grał tym deckiem. No. No właśnie, tu jest problem. God damn it. Jak to zrobić? Grać ryzykownie? Troszkę nie chcę. Czwarta piącha i następna tura, no nic. Boże, asasyn i kurczę Waszka na dzień dobry, to byłoby mi, żebym zabił tego od razu i tyle. Co on robi? Przestawi go tutaj? Nie, tutaj zrobił. Tu to przestawił. No właśnie, to jest problem z tą Asarak, że ona się ciągle chce wallować. Teraz jak to działa? Co turę zapodaje mi tur, ten jeden damage. Czy jak chcę uciekać stąd? No. Boże, nie. Spadam stąd. No i co? W takim razie może to... To... I to, tylko że jak mi grzbotnie jakieś fireballa, to jest po zawodach. Koniec, kurczę, marzeń o zwycięstwie. A, to! No to jeszcze lepiej. W sumie... To ma ochronę przed, kurczę, magią. Czy też odporność na zaklęcie w sumie. Zajebiście. Po prostu zajebiście. Dobra, bang, bang, bang. Jakiś damage został, kurczę, wbity. Teraz tak. Mogę zagrać Sempiora, co w sumie zagram. I pójdźmy w to. Tego ziomka zabić mu to? Sobie wezmę, zabiję. Żeby mu trochę popsuć szyki z kanałowaniem magii, żeby tak dobrze nie było. O! No i teraz troszkę się, kurczę, karta mi przekręciła. Sęp w sumie. Jakiś gargulec. Kolejny gargulec. No nie, no to mówię, to będzie upierdliwy deck. 150. Wygrać to będzie problem z tym, boże, z krapem. O boże. Bez jaj, nie, to jest po zawodach. Nic tu nie zdziałam. Dobry deck, może sobie coś takiego złożę? Spopielenie plus te, kurczę, strumienie lawy. No nic, to zagramy tak. Tego zioma, to tutaj. Znowu po tyłku dostaje to? No pewnie. Teraz mi zablokuje to tymi gargulcami? Nie, no to jest GG. Nic tu nie zrobię. Boże, co turę damage, co spopielenia, to są jakieś jaja. Ile to zadaje? Jeden czy dwa? Jeden. Myślałem, że dwa. Chryste, to już w ogóle było przygięte. Ile to kosztuje? Cztery. Jeszcze kolejne spopielanie i będzie już w ogóle zabawnie. No, może nie w tej turze. Aha, gejzer. No, ta, no pewnie. Nie, no to jest GG. Mogę to zagrać, to mogę zagrać.
dobrać kartę. Teraz tutaj gargulce przerzuci, no zajebiście. Albo weźmy to jeszcze czymś usmaży. Fajny ten deck, muszę coś tu takiego złożyć chyba sobie. Gdzieś widziałem, kurczę, ktoś mi przesyłał link do tego deku. Ktoś mi wysyłał, kurczę, blada link. Co on tutaj zagrał? Odporność na zaklęcie. No tak, same stwory z odpornością na zaklęcie i jest wypas. Po prostu tak można grać. Cześć, to... To... to chyba po zawodach. Dobra, ja chyba się poddam, bo nie będę się tu męczył, bo z tego nic nie będzie. Po prostu się poddam, szkoda po prostu czasu. I się mordować z tym, bo z tego nic nie wyjdzie. Minus 24 elo. Ta. Tu uwielbiam takie gry. O Boże. No nic, to ostatnia gierka, tym razem Alija i znowu badziewne rozdania. No, trochę lepiej. Jedna ważka i jakiś kurcze goblin zwiadowca. No. Dobra. O Jezus, zaczyna się znowu jakiś kosmos tutaj. Dobra, gramy zygzaka w takim razie. Wszystkiego nie zablokuję. Magiczny krab i coś za jeden będzie? Nie wiadomo. To jest tak. Gin, atakuj. Niech będzie to. Niech będzie to tutaj. To niech będzie tutaj. No i nic, następna tura. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To przestawi tutaj pewnie. Albo wszystko usmażę zakazanym płomieniem. Też jest taka opcja. Dobra. To ty, ziomek, dawaj, powiedzmy tutaj. Czy to jest jakiś troll deck, czy to jest zwyczajny deck tej Ali? Cholera wie. No, mi się powoli karty kończą, więc jest zajebiście. O! Nic nie zagrał. No tak może być. Zobaczmy, czy on ma jakiegoś fireballa tutaj. Grać to? Jak to zagrać? Pytanie. Chyba tak. Tak. No nic, pójdziemy na żywioł totalnie. Nie wiem, co z tego wyjdzie i mam nadzieję, że to przeżyje. Jak nie, to nie przeżyje. Tak, tak, tak. To. To i następna tura. Czy ma fireballa, czy nie ma? Ma ten krab. Ciekawe, czy ma Armagedony. Pewnie ma. Za chwilę będzie chciał mnie nim pacnąć na bank. A tak. No nic, nie ma co grać tej harpi, bo za chwilę pewnie mi to wszystko usmaży Armagedonem. Albo nie. Dobra, no. Coś jeszcze? To trzeba było grać harpie. Jednak. Sam to wywalił. Paosa, drzewo i boską interwencję. To jest jakiś troll deck ewidentnie. To masz coś takiego, coś takiego. Coś takiego. Karta i nextura.